Powiedzieć, że lubię drzewa, to mało. Ja kocham drzewa. Drzewa, a szczególnie ciągi drzew terenów zielonych, to są korytarze ekologiczne. Są ważne dlatego, że w ogóle są w mieście. Od tego zacznijmy. Gdyby ich nie było, pewnie i nazwy nie było. Chociaż to różnie obecnie się na to patrzy, że czasami niektórym się wydaje, że można czymś je zastąpić. Nie można je niczym zastąpić. Drzewa są przede wszystkim piękne. Drzewa w pozytywny sposób wpływają na estetykę miasta i na jego krajobraz. Razem ze zmianą pór roku zmieniają również swój wygląd, dzięki czemu te miasta praktycznie nigdy nie wyglądają tak samo przez cały rok. Drzewa są naturalnym habitatem dla dzikich zwierząt, o których bardzo często zapominamy, mieszkając w miastach. Przede wszystkim służą nam. One wykonują wobec nas funkcje usługowe. Że one to robią bezinteresownie, one za to pieniążków nie biorą. Ponieważ odwrotnie, my jesteśmy w stanie wyliczyć, ile one dla nas robią, bo już są takie możliwości, są takie programy, są takie obliczenia, które mówią, ile te drzewa potrafią wytworzyć tlenu, wilgoci, no wielu, wielu innych rzeczy. Jeżeli drzew w mieście nie będzie, to nas też nie będzie. Każde drzewo będzie miało taki swój dowód osobisty, to znaczy jest nazwane, ma swoją nazwę gatunkową, ma swój adres, swoją lokalizację i ma swoją ewidencję osobową, gdzie są zapisane wszystkie rzeczy, które o nim wiemy. A te wszystkie dane, które będą zbierane w tej aplikacji, będą pomagały wybierać adekwatne zabiegi pielęgnacyjne do naszego drzewostanu. Ma ona do spełnienia jedną ważną funkcję poza klasyczną inwentaryzacją, na którą wszyscy liczymy. Uczulić społeczeństwo naszego miasta na właśnie środowisko, w jakim żyje.